Witamy w studiu już naszego bywalca. Dzień dobry, pan Jan Prochyra, dyrektor artystyczny Teatru Rampa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No i oczywiście już zapowiedzieliśmy, że na naszej stronie, że będziemy zapraszać na kolejną premierę w Teatrze Rampa 31 marca, czyli to w przyszły czwartek. Tak jest. No i to jest dobra wiadomość, że w przyszły czwartek, bo choruje towarzystwo, tak? Czy niech oni się już teraz wychorują, żeby Jedni chorują, innym chorują dzieci. No tak. Coś tam, coś i znowu, także... To gwoli wytłumaczenia, bo miała być pani reżyser, pani Karolina Szymczak-Majchrzak jeszcze. Tak jest. No ale tam zaś dzieciątko choruje, aha, także... No, no trudno, no taka pora, ale już idzie wiosna. Pora. A spektakl ma tytuł I Do, I Do. Dlaczego nie przetłumaczony, jest... tak? Nie, nie wiem. Tom Jones i Harvey Schmidt z Broadwayu, musical, który widziałam. Znowu pan przychodzi z czymś, tylko ja widziałam w tej wersji w Teatrze Współczesnym. Ja z Agnieszką Kotulanką i z Krzysztofem Wakulińskim i no właśnie, od razu się uśmiecham, bo pamiętam wrażenie do tej pory, że to był uroczy. Bo ja nie byłem. To był świetny, świetny spektakl, naprawdę. No. Świetny. Tylko dwoje aktorów na scenie wydawałoby się, prawda? Mini musical. Taki kieszonkowy. Tak, ale bardzo, bardzo dobry, sprawnie zrobiony, świetna muzyka. No i wtedy nawet tak, no nie pamiętałam tego, że to znakomite tłumaczenie, Antoni Marianowicz i Janusz Minkiewicz, ta znakomita spółka. Także same znakomitości. No i Agnieszka Kotulanka, to już wiedziałam wtedy, że śpiewa, ale chyba wtedy po raz pierwszy, że Wakulski tak świetnie śpiewa. Bardzo ładnie. No a u państwa też wiem, że całkiem dobrze sobie radzi ze śpiewem pan Wojciech Wysocki, natomiast, bo widziałam go w innym spektaklu też. On zresztą jest z tej ekipy Wakulińskiego z tamtych lat. Wtedy oni zrobili naprawdę kilka fantastycznych przedstawień. Mahagony na przykład, przecież to szło i takie było słynne. I właśnie wtedy i Wakuliński tam grał, i Wysocki ten sam. Tak, no i tutaj jeszcze u państwa pani Agnieszka z bardzo trudnym nazwiskiem. Feilhauer. Dla ułatwienia. Fajką. Tak jest. Czyli taki duet, czyli to jest historia małżeństwa. Historia małżeństwa, 50 lat z życia małżeństwa obserwujemy. I to wszystko w takiej formie właśnie lekkiej, łatwej, przyjemnej, ale co nie znaczy wcale, że płytkiej, bo tam to nie jest tak, tam są już wzruszenia. Bardzo pięknie, że pani właśnie to mówi, bo co bym nie powiedział, to zawsze będzie się wydawało, a no to on reklamuje, bo właśnie ma w czwartek premierę, ale to jest to przedstawienie, czy ten musical, który gdzieś tym autorom udało się chyba uchwycić to, co widz lubi. Czyli z jednej strony jest kawał dobrej rozrywki, a z drugiej strony kawał głębszej refleksji, wspomnień. Niektórzy się ujednolicają z tym, inni dopiero sobie myślą, a to życie to tak wygląda. Także bardzo dziękuję, że to właśnie pani mówi, a nie ja. Tak, no i to jest bardzo dobry ten przedział czasowy, który obserwujemy. On gwarantuje, że tak naprawdę wielu widzów odnajdzie coś ze swojego życia, no bo przecież są i narzeczeni, i są tacy tuż po, a potem tacy trochę znudzeni. No, a czy jest czas, żeby zmieniać charakteryzację, czy oni tak od początku do końca będą wyglądać? Ja nawet prosiłem panią reżyser, mianowicie widz, i to jest sprawdzone, lubi jak to, o czym pan mówi, dzieje się na jego oczach. To znaczy, że z tego teatru robi się jeszcze większy teatr, prawda? Kiedy ja widzę, jak ta kuchnia troszeczkę wygląda. Ale oczywiście wszyscy wiemy, że jest to pewna umowność, że nie będziemy robić tam, nie wiem, siatki zmarszczek na buziach, bo to bez sensu, ale no taką zabawę w konwencję zaproponowaliśmy. A głosowo? No właśnie. To w ogóle nie mam tutaj wątpliwości. Ja przez te parę lat dorobiłem się naprawdę zespołu wspaniale śpiewającego. I dumny jestem. Ach nie, ja nie tego. O tym. Ja też zapytałem, czy będzie się zmieniać głos. Zmieniać głos? W związku nie, z tym, że się starzeją bohaterowie. Pewnie tam troszeczkę zaznaczą jakieś. Taki ale to mówię, to jest konwencja, to jest umowność. To jest tak. Natomiast mówię, ten kuchenny sztafaż jest tutaj jakby takim troszeczkę takim pieprzykiem. No dobrze, no to może posłuchajmy. Zwłaszcza, że oni grają również jakby parę lat wstecz.
bo to nie, no tak, ta akcja nie zaczyna się mniej więcej w ich wieku. Nie, no rozpoczyna się, jak oni są bardzo młodymi. Oni rozpoczyna się, jak są bardzo młodzi, a kończy się, są, jak już są starsi. Już bardzo podstarzali, a oni gdzieś prywatnie znajdują się w połowie tego przedziału. To który utwór? Bo pan przyniósł fragmenty z próby. Tak, tylko ja się muszę przyznać, że ja to dostałem dosłownie 20 minut czyli temu. Czyli będziemy wszyscy... Nie wiem, zobaczymy. Co on tam no to gramy pierwszy. Zobaczymy, Maćku. Dobrze? Pierwszy. Zobaczę. Dobrze, słuchamy. Śniegi są, kiedy mi izjazd krzyże w las. Syn nasz ma już 16 lat, gdzie się ulotnił czas. Dawniej pohulać lubił człek, dziś tkwimy w domu cały czas. Gdzie zeszłoroczny przewiał śnieg, gdzie się ulotnił czas. Ten czas, gdzie znikł, gdzie teraz jest, gdy miało się wigor i nerw, rozmach i gest. Gdzie niegdysiejsze śniegi są, kiedy się dach nasz pokrył rdzą. Córka na balu pierwszy raz, gdzie się dobrze, czyli mamy, nawet mi się przypominają jakieś nutki, tak z pamięci. No to głosowo ja jestem zadowolona, bardzo, bardzo. Czyli tak, 31 marca, premiera I Do, I Do w Teatrze Rampa. Mam nadzieję, że zostaniemy zaproszeni. Oczywiście się wproszę. No dobrze, a poza tym, to już proszę skorzystać z okazji. Poza teraz tym, wszystko wokół, do premiery, to wiadomo. No tak, tak wszystko żyje. Jest jakby nastawiony na to, ale gramy przecież sporo w tej chwili. Ja ciągle będę wracał do tego szlachty? Wydarzenia, do Pińskiej szlachty. Tak. Bo to jest absolutne wydarzenie, w moim pojęciu, rzadko na scenie oglądane, a już przede wszystkim tego pana głównego artystę, który przyjeżdża z Białorusi, żeby u nas grać główną rolę, to jest... Ja się pławię w jego aktorstwie po prostu. No, ja się pławię w jego umiejętnościach. A my ciągle jeszcze się nie pławiliśmy. No, jeszcze nie. No, ale musicie, to wiesz, koniecznie no, musisz, musimy. W połowie kwietnia będziemy dobrze, grać to. Dobrze. I to jest... Ja to tak dla własnej potrzeby, dla jak to mówię, dla paddzierżki Razgawora. Uważam, że... Jakby tak chcieć opisać to, co on robi na scenie w naszym przedstawieniu, to jest taka dziwaczna mieszanina dwóch wybitnych aktorów, polskiego i francuskiego. To jest Łomnicki pomieszany z Louisem Definesem. To jest coś niesamowitego. Takiej mieszaniny ja się nawet nie spodziewałem, że kiedykolwiek w życiu zobaczę. No to rekomendacja rzeczywiście. A nawet gdzieś w jakimś wywiadzie mówiłem, że szkoły teatralne powinny przyjeżdżać na to, bo to jest stara, fantastyczna, znakomita szkoła, to co on prezentuje. Myśmy już troszeczkę pozapominali, jak to jest naprawdę. Może gdzieś jeszcze jakiś aktor, aktorka, coś by tam nam pokazał z tego systemu Stanisławskiego i tak dalej, i tak dalej. A to jest wspaniała, rzetelna szkoła cudownego warsztatu aktorskiego. I to właśnie mówię, to przynajmniej szkoły teatralne powinny na to chodzić. W jakim to jest wieku aktor?
Może przypomnijmy nazwisko. Bo... No mężczyzna, więc nie ma problemu. No, to jest 50-letni człowiek. A nazwisko? Manajew. Wiktor Manajew. Wiktor Manajew. No dobrze, to trzeba zapamiętać i koniecznie. Zapraszamy. Koniecznie, bo no, przyjdzie taki moment, że zdejmiemy ten tytuł i już nie zobaczymy go chociaż. Może ja wiem. Trzeba tutaj przytrzymać, niech on nie jeździ, niech to zamieszka i gra w co pan myśli, że ja nie kombinuję? Kombinuję bardzo, zwłaszcza, że oni mają teraz remont w teatrze, więc mają dużo czasu. O, no to dobra wiadomość. Dobrze, bardzo dziękujemy za zaproszenie, no i widzimy się w Teatrze Rampa. Pan Jan Prochyra, dyrektor artystyczny tego teatru. I do. Był naszym gościem. Najnowsza premiera na Małej Szczęście.